Czerwony ryż drożdżowy to suplement, który pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu LDL. Zawiera monakoliny podobne do leków na cholesterol, które hamują produkcję cholesterolu w wątrobie. Badania pokazują, że czerwony ryż drożdżowy może obniżyć poziom LDL o 15 do nawet 34%. Ale uważaj, produkty mogą się różnić jakością, a niektóre zawierają cytryninę. Toksynę szkodliwą dla nerek i wątroby. Przy stosowaniu tego suplementu mogą wystąpić skutki uboczne, takie jak bóle mięśniowe. Dlatego warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Dziś bardzo ważny odcinek aktualizacja wiedzy o czerwonym ryżu drożdżowym czyli suplemencie, który wiele osób stosuje na obniżenie cholesterolu. Kiedyś mówiłam o nim jako jednej z możliwych strategii obniżenia cholesterolu, jednak nauka idzie do przodu, pojawiły się nowe dane i w związku z tym chcę przekazać Ci najbardziej aktualne, bezpieczne informacje. Dziś opowiem, dlaczego nie polecam już czerwonego ryżu drożdżowego i co wynika z najnowszej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Czyli EFSA. Warto zapamiętać ten skrót, ponieważ będę bardzo często go używać w tym filmie. Dlaczego w ogóle nagrywam aktualizację? W poprzednim filmie powiedziałam, że czerwony ryż drożdżowy może obniżać tzw. zły cholesterol LDL dzięki zawartości monakoliny K. Jest to związek o działaniu podobnym do statyn. Które są lekami stosowanymi właśnie na obniżenie cholesterolu. I to jest zgodne z badaniami. Faktycznie, monokolina K obniża cholesterol LDL. Ale w 2025 roku EFSA dokładnie oceniła bezpieczeństwo Monacolin i wyniki są bardzo niepokojące. To bardzo ważna zmiana, którą musisz znać, aby chronić swoje zdrowie. Nagrywam ten odcinek, żebyś miała jak najbardziej aktualną wiedzę. Zwłaszcza gdy już stosujesz ten suplement na cholesterol. Co nowego mówi EFSA? Po przeanalizowaniu danych klinicznych, raportów działań niepożądanych oraz zmienności produktów na rynku wykazano, że już 3 mg monakoliny K dziennie może wywołać poważne działania niepożądane. To bardzo ważne, bo większość suplementów z czerwonym ryżem drożdżowym zawiera od 3 do nawet 10 mg monakoliny K. W jednej kapsułce. Ciężkie skutki uboczne, o których mowa, to przede wszystkim uszkodzenie mięśni, bóle mięśniowe, raptomioniza, czyli uszkodzenie mięśni z ryzykiem ostrej niewydolności nerek, a także uszkodzenia wątroby. To oczywiście przypadki rzadkie, ale ich konsekwencje mogą być bardzo poważne, i dlatego EFSA podkreśla ostrożność. EFSA nie może określić żadnej dawki, która byłaby bezpieczna i to jest najważniejsze zdanie całej opinii. Teraz zacytuję fragment z tego raportu. Dane przedstawione w okresie kontroli unijnej nie pozwalają na ustalenie bezpieczeństwa monokolin zawartych w suplementach czerwonego ryżu drożdżowego w dawkach poniżej 3 mg dziennie, ani na określenie dziennego spożycia monokolin z czerwonego ryżu drożdżowego w suplementach diety, które nie budzi obaw co do bezpieczeństwa dla ogółu populacji lub jej wrażliwych podgrup. To oznacza, że nie ma dawki, którą można uznać za nieszkodliwo Należy pamiętać, że produkty mają ogromną zmienność. Różnią się poziomami molekuly K, często brakuje kontroli jakości, a także istnieje ryzyko zanieczyszczenia cytryninu, która jest toksyną uszkadzającą nerki i wątrowe. EFSA podkreśla, że suplementy czerwonego ryżu drożdżowego nie są kontrolowane jak leki statynowe, mimo że mają zbliżone działanie biologiczne czyli w podobny sposób obniżają cholesterol dlatego EFSA podkreśla że grupy wrażliwe do których należą między innymi kobiety dojrzałe i osoby z chorobami przewlekłymi nie powinny stosować czerwonego ryżu drożdżowego. Czy to oznacza, że czerwony ryż drożdżowy jest zakazany? Nie, ponieważ sam fakt, że EFSA uznała, że nie można ustalić żadnej bezpiecznej dawki monakoliny K, nie powoduje automatycznego wycofania suplementów z rynku. EFSA ocenia bezpieczeństwo, ale to Komisja Europejska podejmuje decyzje regulacyjne, a państwa członkowskie następnie wdrażają je w praktyce. To proces, który zwykle trwa długo, często miesiącami, a czasami nawet latami. W tym czasie część krajów Unii Europejskiej prowadziła dodatkowe ostrzeżenia dla konsumentów, ogranicza sprzedaż suplementów z monakolinami, a niektóre firmy zostały zobowiązane do zmiany etykiet. Ale ważne jest to, że te zmiany nie rozwiązują głównego problemu. Mimo nowych zapisów na etykietach, czerwony ryż drożdżowy nadal zawiera monokoliny K, a EFSA jasno podkreśliła, że nie istnieje dawka Monaco, którą można uznać za bezpieczną. To oznacza, że nawet jeśli na opakowaniu widzisz obniżoną dawkę, bezpieczną ilość albo podobne ostrzeżenia, sam produkt wciąż może być ryzykowny. Dlatego nie możesz polegać na samej etykiecie, nawet jeśli suplement wygląda na łagodny czy naturalny. Z perspektywy bezpieczeństwa zdrowotnego. Suplementy zawierające monacholinę K budzą poważne wątpliwości. Skoro EFSA nie ustaliła żadnej dawki bezpiecznej, trudno wskazać sposób, w jaki suplement z monacholiny K mógłby być uznany za produkt bezpieczny. Z tego powodu wielu ekspertów uważa, że takie preparaty, Docelowo nie powinny pozostawać w obrocie. Jak aktualizuje swoją wcześniejszą rekomendację? W poprzednim filmie wskazywałam czerwony ryż drożdżowy jako jedną z możliwych strategii obniżania cholesterolu. Dziś, po publikacji opinii EFSA, mówię jasno: Nie polecam czerwonego ryżu drożdżowego do obniżania cholesterolu. A oto powody: brak ustalonej, bezpiecznej dawki, ryzyko poważnych działań niepożądanych. Duża zmienność jakości suplementów, możliwość zanieczyszczenia toksynami, ryzyko interakcji z lekami. Wiedza się zmienia i ja tę wiedzę aktualizuję dla Ciebie na bieżąco. Zatem zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominęły Cię ważne wiadomości ze świata nauki. Skoro czerwony ryż drożdżowy nie jest dziś bezpiecznym rozwiązaniem, to co w takim razie można zrobić, żeby skutecznie obniżyć cholesterol? a jednocześnie dbać o swoje zdrowie. Mamy naprawdę mocne, potwierdzone naukowo strategie. Po pierwsze, sterole stanole roślinne. To składniki, które zmniejszają wchłanianie cholesterolu w jelita, dzięki czemu pomagają obniżać poziom LDL nawet o kilkanaście procent. Po drugie, błonnik rozpuszczalny, czyli beta-glukany z owsa, pektyny z jabłek czy błonnik z roślin strączkowych. Działa jak gąbka, która wiąże cholesterol i pomaga usuwać go z organizmu. Ogromne znaczenie ma też styl żywienia. Dieta DASZ albo dieta śródziemnomorska to fundament zdrowia serca, bogata w warzywa, pełne ziarna ryby, a jednocześnie ograniczająca tłuszcze nasycone i tłuszcze trans. Warto też włączyć zdrowe tłuszcze do diety, np. oliwę z oliwek, orzechę czy awokado, bo one pomagają obniżyć LDL i jednocześnie podnosić tzw. zdrowy cholesterol HDL. Do tego aktywność fizyczna, regularny rósł poprawia profil lipidowy, zwiększa wrażliwość insulinową i wspiera zdrowie naczyń krwionośnych. A jeżeli mimo zmian w stylu życia cholesterol nadal jest zbyt wysoki, to najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest konsultacja z lekarzem. Tylko lekarz może dobrać leczenie, które jest skuteczne i przede wszystkim bezpieczne. Zwłaszcza wtedy, kiedy, jak widzimy, suplementy nie dają już gwarancji bezpieczeństwa. Podsumowując, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał, że nie można określić bezpiecznej dawki czerwonego ryżu drożdżowego. Nawet 3 mg monakoliny K dzielnie może powodować poważne działania niepożądane. Kobiety po menopauzie często należą do grupy podwyższonego ryzyka ze względu na wiek, częstsze przyjmowanie leków i współistnienie innych schorzeń. Dlatego nie polecam stosowania czerwonego ryżu drożdżowego. Jako metody na obniżenie cholesterolu. Bezpiecznych, skutecznych strategii jest wiele. Szczegóły znajdziesz w moim wcześniejszym filmie. Kliknij miniaturę i obejrzyj. Wszystkie propozycje, z wyjątkiem oczywiście czerwonego ryżu drożdżowego, są nadal aktualne. Mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa i mocne dowody naukowe. Dziękuję, że zostałaś do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.